Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się przy opracowaniu studium przestrzennego miasta Gdańska, urbanistycznego, o prawie 500 hektarów stogów na przyszłe rozbudowę portu. My przy pracach nad studium urbanistycznym wyraziliśmy zgodę na około 50 hektarów, czyli 1/8 tego żądania. Mieszkańcy Stogów byli konsultowani, byli informowani, ale to nie wystarcza. Oni czują niepokój, że rozwój portu gdańskiego na Stogach odbywa się ich kosztem. Takie jest ich odczucie. Ja nie oceniam, czy ono jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale jest takie odczucie. Dlatego ja jako prezydent miasta Gdańska występuję z pomysłem, aby powstał pakt dla Stogów, czyli pakt, który zagwarantuje mieszkańcom Stogów, mieszkańcom Gdańska, uczestnictwo w ogromnych zyskach, jakie ma rząd z tytułu portu na terenie Stogów i na terenie Gdańska. Trzeba sobie uświadomić, że w porcie pobierane są cła i podatek VAT. To są miliardy, dziesiątki miliardów złotych. Miasto Gdańsk pomogło w budowie głębokowodnego terminala, czyli pomogło rządowi stworzyć pompę sącą, tłoczącą miliardów złotych do budżetu w Warszawie. Mieszkańcy Stogów mają dzisiaj większą świadomość swoich praw i oczekują, że z tymi zyskami rząd podzieli się z nimi. Jest to takie ludzkie i naturalne. Stogi wymagają dalszej modernizacji podwórek, ulic, infrastruktury mieszkalnej. Mogą tam powstać różne urządzenia o charakterze społecznym, jak żłobek czy przedszkola. To są małe pieniądze w stosunku do tych miliardów, które co roku rząd ma dzięki funkcjonowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego. Sądzę, że tylko tak postawienie sprawy gwarantuje, że w przyszłości, jeżeli port będzie chciał się rozbudowywać, to będzie się rozbudowywał w porozumieniu, w pokoju z mieszkańcami. Bo jak czuję intuicyjnie, mieszkańcy w innym przypadku na nic więcej w przyszłości nie pomogą. Ja dzisiaj jestem w trudnej sytuacji, bo reprezentuję przede wszystkim mieszkańców, ale miasto jest malutkim udziałowcem portu i rozumiem rolę portu morskiego w życiu Gdańska i życiu Polski. No, z ubolewaniem stwierdzam, że Prawo i Sprawiedliwość wykastrowało samorząd terytorialny bardzo mocno poprzez ostatnie decyzje likwidujące liczbę naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej w porcie gdańskim, gdyńskim i w Szczecinie, Świnoujściu. W ten sposób państwo polskie pokazało, że ma w nosie samorząd terytorialny, ale chętnie korzysta z pomocy samorządu terytorialnego. A więc jest czas na pakt dla Stogów, na rozmowy, które się dopiero zaczną. Oczywiście ta rozbudowa nie nastąpi ani za rok, ani za dwa. Ona nastąpi może za lat 10, ale już dzisiaj trzeba przystąpić do rozmów. Ja występuję jako adwokat mieszkańców Stogów. Również radna Beata Dunajewska bardzo się zaangażowała, wzięła na klatę jako samorządowiec te protesty mieszkańców Stogów. My nie jesteśmy populistami. My rozumiemy, że trzeba ważyć interesy państwa Rzeczpospolitej z interesami miasta jako całości i interesami Stogów. I że trzeba te interesy wyważać i trzeba po prostu rozmawiać. Do tej pory niestety Zarząd Morskiego Portu Gdańsk nie rozmawiał z mieszkańcami Stogów. Zarząd portu musi się nauczyć rozmawiać z mieszkańcami. Nie może uważać, że prezydent Gdańska za nich coś załatwi, bo nic nie załatwi. Po prostu muszą przystąpić do dialogu, do rozmów. Rada Miasta Gdańska powinna, moim zdaniem, uchwalić studium rozwoju urbanistycznego miasta Gdańska, które daje możliwość w dalszej przyszłości przekazanie na funkcje portowe około 50 hektarów ziemi na Stogach. Mieszkańcy Stogów byli zapraszani na konsultacje, uczestniczyli w tych konsultacjach. Nic nie było ukrywane, ale jak to często bywa w życiu, musi minąć czas, aby dotarło do świadomości, co mogłoby się stać, gdyby.
Dlatego też uważam, że rozmowa z zarządem portu, z Ministerstwem Żeglugi na temat paktu dla Stogów jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem, który pogodzi te interesy państwa, miasta i Stogów i uwierzytelni, uwiarygodni zarząd morskiego portu i rząd w oczach mieszkańców Stogów.